Państwu serdecznie w ten szczególny świąteczny czas dla naszego miasta, dla Jawora, ale i przecież dla całej Polski, bo w ten sposób łączymy się dzisiaj z innymi Polakami, rodakami w całym kraju. Dzisiaj Święto Konstytucji, 3 maja. Bardzo ważne święto dla nas, Polaków, ponieważ Konstytucja bardzo wiele wniosła do trwałości naszego narodu, szczególnie wtedy, kiedy Polski właściwie nie było na mapie Europy, świata, ale wtedy ta Konstytucja i flaga biało-czerwona, barwy ojczyste były w sercach i umysłach Polaków. Dzisiaj w ten sposób piękny, poprzez narodowe tańce, poprzez śpiewy chóru Albertówka, chcemy uczcić to święto, pokazać, że jesteśmy bardzo bogatym i dumnym narodem, te wszystkie piękne tradycje. Święto Konstytucji 3 maja to też czas, kiedy wszyscy koncentrujemy swój wzrok na biało-czerwonej fladze, na tym, co dla nas najistotniejsze i najważniejsze. Dlatego tak bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj tu Państwo z nami, że wspólnie możemy przeżyć ten piękny dla nas czas, świętować to, co dla nas, dla Polaków, najważniejsze. Życzę Państwu udanego świętowania i oby ta flaga biało-czerwona i miłość do ojczyzny zawsze nam wszystkim towarzyszyła. Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy ten piękny majowy dzień, to święto i kościelne, bo przecież dzisiaj święto Królowej Polski i święto narodowe, przeżywać tutaj w tym miejscu, nowo powstałej parafii. Tak się pięknie wszystko składa, bo zespół ze Świdnicy tańczył na kostce świdnickiej, dlatego dobrze im się tańczyło, wrośli w tą kostkę. Cieszymy się bardzo i dziękujemy Wam z całego serca. Parafia świętego brata Alberta, więc Albertówka. Dziękujemy bardzo. Oczywiście jak zawsze pogoda nam pięknie sprzyja, bo my zawsze mamy pogodę, mamy dobre wejście w niebie. Trochę popadało, czyli kurz zmyło, a teraz pięknie jest. Cieszymy się z tym świętem i zapraszam serdecznie, kto ma życzenie. Za chwilę rozpoczniemy mszę świętą, która podsumuje też i te nasze wszystkie intencje, w intencji ojczyzny, naszych rodzin, całego naszego miasta i wszystkich spraw, których potrzebujemy Bożej pomocy. Dzień świąteczny nie tylko narodowego święta, ale też i święta naszej wiary, święta Matki Bożej Królowej Polski. Panie Burmistrzu, Państwo, którzy sprawujecie władzę w naszym mieście, w powiecie, drodzy Chrystusie, siostry i bracia, bardzo często jest tak, że liturgia mszy świętej w jakiejś uroczystości przybliża nam to wydarzenie, które świętujemy. Chociaż dzisiejsza Ewangelia jest bardzo dziwnie nas prowadząca na Golgotę. Przecież świętujemy Dzień Królowej Polski, czyli królowania, którego obraz szczególnie mamy, zwłaszcza dzieci tu obecne, z bajek, o królu, który otoczony jest rzeszą wojska, siedzący na wyniosłym tronie, z berłem, z koroną złotą,
pięknych pałacach. A święto naszej Królowej Maryi zaprowadziło nas na Golgotę. Ale w ten czas wielkanocny również śpiewamy o Jezusie zmartwychwstałym, że jest kamieniem węgielnym, który stał się fundamentem. I Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie przede wszystkim uruchomiło lawinę miłości. I choćby najpiękniejsze konstytucje człowiek wymyślił dla dobra człowieka, wypisał je i starał się je wypełniać, to będą one pustym słowem bez tego fundamentu, tej konstytucji, którą dał nam Jezus. A dał nam przepiękną konstytucję. Kochaj Pana Boga i bliźniego jak siebie samego.